A skoro o agentach mowa, to opowiemy sobie jeszcze dzisiaj o kimś kto zasługuje na miano niezłego agenta, o synu świetnego polskiego pisarza Leopolda Tyrmanda. Leopoldowi Tyrmandowi wiele dzieł się udało, ale ten syn akurat mu nie wyszedł. No cóż. Tyrmand umarł, kiedy syn był jeszcze małym dzieckiem, więc nie miał szans go wychowywać. Mówię o Mafiu Tyrmandzie, który tutaj do Polski przybył niegdyś jako pan z Ameryki i który próbował tutaj zrobić karierę jako pan z Ameryki. Został doradcą pisowskiego ministra spraw zagranicznych e, e, Witolda Waszczykowskiego. No, ale wielkiej kariery u nas nie zrobił. Natomiast udało mu się dokonać czegoś dużego za oceanem, i o tym teraz sobie opowiemy. Państwo zapewne wiedzą, że wczoraj wybuchły rozruchy. No, wczoraj one nie wybuchły, one narastały od pewnego czasu, no ale wczoraj doszło, jakby to powiedzieć, do erupcji społecznej w, w Brazylii. Na wzór Trumpa, Trumpowców, którzy zaatakowali Kapitol, siedzibę Kongresu w Stanach Zjednoczonych. Brazylijscy zwolennicy antyzachodniego, antydemokratycznego prezydenta, odchodzącego prezydenta Jaira Bolsonaro, nie mogli się pogodzić z tym, że Bolsonaro przegrał wybory i zaatakowali zaatakowali siedzibę Kongresu, czyli parlamentu brazylijskiego, e, pałac prezydencki, siedzibę sądu najwyższego. A dlaczego? Bo uwierzyli, e, bo wmówiono im, że wybory zostały e, sfałszowane, zmanipulowane. Poproszę o kolejny skan, skan numer A już mamy skan numer 44. E, Poproszę o kolejne lajki dla naszej dzielnej realizatorki IZY. To jest fragment tweeta Matthew Tyrmanda. Czytamy tutaj, że patriotyczni obywatele Brazylii, którzy po prostu chcą podtrzymać swoją konstytucję, nie są terrorystami, w przeciwieństwie do prezydenta Luli, który wrócił na stanowisko, bo wygrał wybory. W przeciwieństwie do prezydenta Luli, który jest, e, e, jak nie wiem, jak to przetłumaczyć dobrze, jest, który jest, pisze Tyrmant Lula, miał prezydent Brazylii Lula, który właśnie wygrał wybory, miałby być tutaj e, e, zapleczem dla e, dealerów narkotykowych i e, brutalnych przestępców niszczących wszystko, czego się dotknął. Patriotyczni, czyli ci ludzie, którzy napadli na e, najważniejsze, na, na siedziby najważniejszych organów państwa, żeby obalić wyłonionego w demokratycznych wyborach prezydenta Lule, tych ludzi Tyrmant nazywa, e, nazywa obrońcami demokracji. Dlaczego aż tak się za nimi e, ujmuje? Przypomnijmy, może na początek lepiej, kim jest Tyrmand, żebyśmy sobie tutaj dobrze zwizualizowali, z kim mamy do czynienia. Poproszę o skan numer 45. To jest e, Tyrmand. E, e, tutaj w czułych objęciach Tadeusza e, Rydzyka. Tadeusza Rydzyka, którego związki e, z Rosją zostały opisane w tej książce: Ryzyki i Przyjaciele. Przypomnijmy sobie jeszcze, jak Tyrmand rozrabiał w Polsce. Poproszę o skan numer 46. Między innymi, Tyrmand pozwał mnie po tym, jak ujawniłem jego bezpośrednie powiązania z Trumpem i, i pośrednie powiązania z Rosją. Właściwie nawet nie ujawniłem, napomknąłem o nich w satyrycznym felietonie. Tyrmand, e, Tyrmand mnie za to pozwał. I prawomocnie przegrał. Poproszę o kolejny skan, to fragment artykułu Gazety Wyborczej, w którym czytamy, że Tyman zapraszał wszystkich na proces, który wytoczył wydawcy Gazety Wyborczej i, i mnie. Ja w tym artykule opisałem związki Tyrmanda z Jamesem O'Keeffe, założycielem portalu śledczego Project Veritas, który zajmował się zbieraniem materiałów kompromitujących Hillary Clinton, kontrkandydatkę prezydenta Trumpa. Mimo tych oczywistych związków z ludźmi Trumpa, Tyrmand oburzył się, że został nazwany człowiekiem, człowiekiem Trumpa i za to wytoczył mi proces. Wspomniany James O'Keeffe, założyciel. Portalu śledczego Project Veritas. To bardzo też ciekawy człowiek. Poproszę o kolejny skan, a dokładnie o zdjęcie. Tak wygląda pan James O'Keefe. To jest milioner, który za swoje pieniądze założył coś, co nazywa portalem śledczym, a co jest, jakby to powiedzieć, taką bandą ludzi, którzy się przebierają za innych ludzi i pod przebraniem włażą do. albo wpadają na przykład do. Do biur polityków, też w tym, samym, w tym samym celu. I podczas procesu miałem przyjemność przesłuchiwać pana Okiw, ponieważ zgłosił się, przyjechał do Polski jako świadek Matthew Tyrmanda. No i razem z adwokatem wyborczej Piotrem Rogowskim, z pełnomocnikiem wyborczej Piotrem Rogowskim, zadaliśmy mu parę pytań. Poproszę o kolejny skan artykułu. Między innymi, jak czytamy w artykule relacjonującym proces, Okiw musiał przyznać przed polskim sądem, że został aresztowany w Luizjanie i skazany za to, że wtargnął do biura demokratycznej senatorki Mary Landrie. Wraz ze współpracownikami swojej organizacji, przebranymi za serwisantów sieci telefonicznej, próbowali dostać się do instalacji telefonicznej pani e senator. Dostali trzy lata w zawieszeniu. No, po co ktoś taki, po co ktoś taki chciał się dostać do instalacji telefonicznej pani senator? No tuż Okiw specjalizuje się w publikowaniu e, nagrań uzyskanych drogą prowokacji albo materiałów nagranych z ukrycia. Wygląda to tak, jakby chciał po prostu pani senator założyć podsłuch. Poproszę o kolejny skan. E... Mamy już ten skan, tak? Czytamy tutaj, że ja i pełnomocnik wyborczej, mecenas Rogowski, pytaliśmy pana Okif, czy nękał byłego prokuratora okręgowego wschodniej Luizjany, Jim'a Letena, który przed rezygnacją ze stanowiska zajmował się wspomnianą wcześniej sprawą, czyli wtargnięciem Okifa do biura pani senator. I e, wygląda na to, że Okif chciał się na prokuratorze zemścić, ponieważ go zaczął e, nachodzić z kamerą i zadawać mu trudne pytania wszędzie gdzie tylko mógł pana senatora dopaść więc to był tak zwany stalking co też jest przestępstwem no i mecenas Rogowski wtedy zauważył że Okif przecież przychodził do domu prokuratora Letena wtargnął do jego domu i w tym domu nękał jego żonę a na to pan Okif odpowiedział no tak ale on już wtedy nie był Prokuratorem. Eee. No więc takiego przestępczego kamrata ma Matthew Tyrmand. Widzieliśmy, jak już o, przypomnieliśmy sobie, jak Matthew Tyrmand rozrabiał w Polsce. Nic mu to nie dało, bo, bo, e, bo przegrał w sądzie e, i jakoś nie załapał się. To w sumie dziwne, że nie dostał jakiejś posady w rządzie PiS. Mógł. Zdobył sobie e, m.in. polskie obywatelstwo, więc tutaj jakby większych przeszkód nie powinno, nie powinno być. Natomiast teraz wreszcie się e, Matthew Tyrmandowi coś udało. Mówię tutaj, e, że mu się udało, i mówię wreszcie, mówię, że wreszcie mu się udało, w sensie czysto ironicznym to mówię. E, e, zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego Matthew Tyrmand e, zachwala. Tłum, który w Brazylii napadł na siedzibę najważniejszych organów państwa, tłum, który próbował obalić demokratycznie wybranego prezydenta Lule. No cóż, dlatego, Matthew Tyrrand, dlatego wychwala ten tłum, dlatego wychwala te rozruchy, że to Matthew Tyrrand. W dużej mierze, nawet w zadziwiająco dużej mierze, przyczynił się do rozruchów. Matthew Tyrmand przez ostatnie miesiące szczuł Brazylijczyków przeciwko Luli i cały czas go nazywał komunistą, zbrodniarzem, przestępcą. I Matthew Tyrmand, po tym jak Lula wygrał wybory, poproszę o kolejny skan, ogłosił, że Joe Biden zmanipulował brazylijskie wybory, doprowadzając do porażki prawicowego, ultraprawicowego prezydenta Jaira Bolsonaro, doprowadzając do zwycięstwa prezydenta Luli. Tutaj widzimy go, jak widzimy Matthew Tyrmanda, jak rozmawia z gwiazdą telewizji Fox News Carlsonem Tuckerem. I, I wmawia mu, że to Biden, że to agenci Bidena, szpiedzy Bidena, a nawet e, informatycy Bidena e, zaingerowali w brazylijskie wybory, zniekształcając ich wynik, tak żeby przegrał prawicowy Bolsonaro, wygrał lewicowy Duda. Taka jest wersja Tyrmanda. Więcej się możemy dowiedzieć z artykułów publikowanych przez brazylijskie media. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment, to jest nagłówek artykułu portalu IHU Unisinos, brazylijskiego portalu, gdzie czytamy, że Doradca, były doradca prezydenta Trumpa oraz taki mistrz i protektor Matthew Tyrmanda, Steve Bannon, wymyślił Brazylijską Wiosnę, bo tak panowie sobie nazywają te antydemokratyczne rozruchy, które popierają. Steve Bannon po tym, jak zostawił Trumpa, próbował wywoływać takie właśnie gwałtowne przewroty w Europie. Przyjechał do Europy i tutaj próbował oddziaływać. Nie do końca mu to wyszło. No ale w Brazylii poszło mu lepiej. I jakby tutaj to go łączy z jego uczniem Tyrmandem, który próbował rozrabiać w Polsce, też mu nie wyszło. Obaj panowie wreszcie się odnaleźli w Brazylii, bo tam znaleźli jakiś posłuch. Poproszę, o, mamy już kolejny e, e, skan. To jest dalszy ciąg artykułu z tego brazylijskiego portalu. Czytamy tutaj, że Matthew Tyrmand, członek konserwatywnej organizacji Project Veritas, to ci ludzie, którzy to pan Kif i, i jego koledzy. Ten Project Veritas to jest pan Kif i jego koledzy, którzy włamywali się do biura pani senator i nękali żonę prokuratora Luizjany. Więc Matthew Tyrman, członek konserwatywnej organizacji Project Veritas, która używa ukrytych kamer, żeby zastraszać dziennikarzy, był jednym z gości Banona w programie, w programie Banona, żeby rozmawiał z Banonem o Brazylii. Wystąpił w niemal wszystkich odcinkach programu Steve'a Banona, które dotyczyły, dotyczyły Brazylii. I w listopadzie e, powiedział, że Jair Bolsonaro chciał zrobić dobrze, gdy chciał opóźnić przekazanie władzy. Prezydentowi Luli rzekomo e, e, po to, żeby e, e, sprawdzić, czy wybory nie odbywały się, nie odbywają się, w, e, czy, czy wybory nie zostały, czy, 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 po, czy w wyborach nie mają, nie ma nie, 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 nie ma oszustw, o tak no spróbujmy sobie wyobrazić taką sytuację być może nas też to czeka, PiS przegra wybory a potem ogłosi, że nie może jeszcze oddać władzy bo przez najbliższe miesiące musi sprawdzić czy wybory nie zostały przypadkiem, przypadkiem oszukane i takie działanie odmowa uznania własnej porażki i kurczowe trzymanie się stołka fotela prezydenckiego takie działanie Matthew Thurman nazwał właściwym z punktu widzenia konstytucji. No nie wiem, jaką konstytucję mają w Brazylii, ale sądzę, że też w Brazylii nie ma takiej konstytucji, która by takie w sposób oczywisty antydemokratyczne działania usprawiedliwiała. Dalej czytamy w artykule, że brazylijskie władze i międzynarodowi obserwatorzy nie znaleźli żadnego dowodu na. Oszustwa na sfałszowanie na sfałszowanie wyborów. W innym inne, inne źródło, a dokładnie rzecz biorąc, brazylijska redakcja amerykańsko-globalnej telewizji CNN na swoim portalu pisze, że nie jest prawdą. Jakoby Matthew Tyrmand udowodnił, że Biden zaingerował w brazylijskie wybory. Widzimy nagłówek tego, tego artykułu i poproszę o kolejny skan. E, artykuł odnosi się do tego, co, co Matthew Tyrmand powiedział w rozmowie z gwiazdą telewizji Fox News, Carlsonem Tuckerem. W artykule czytamy, że Tyrman nie podał właściwie żadnego dowodu na to, że wybory zostały sfałszowane, że Biden miał na nie wpływ. Jako jedyną poszlakę podał to, że w marcu do Brazylii przyjechał William Burns, szef CIA. No, to, że szef CIA przyjeżdża do Brazylii, to jest oczywiście ciekawa okoliczność, ale to jeszcze nie znaczy, że wybory zostały sfałszowane. Szef CIA mógł tam robić bardzo wiele różnych, e, różnych rzeczy. Na, e, na to, żeby udowodnić fałszerstwo wyborcze, to trzeba, mieć, to trzeba mieć mocne dowody, a tu dowodów nie było, nie było żadnych. Niemniej Tyrmand odniósł sukces, udało mu się razem z innymi, oczywiście nie był w tym sam, ale odegrał tu znaczącą rolę, bo wystąpił w Brazylii znowu jako pan z USA, nie jako rodowity brazylijczyk zwolennik upadającego prezydenta Jaira Bolsonaro. Ktoś taki krzyczący o fałszerstwie byłby mniej wiarygodny. Natomiast, kiedy przyjeżdża ktoś z Ameryki, kto się przedstawia jako zagraniczny ekspert i mówi: Bardzo mi przykro, nasz prezydent Biden sfałszował wasze wybory. E, przykro mi, że to mówię, bo to nasz prezydent, ale ale, bo to prezydent mojego kraju, no ale niestety tak się stało, no ktoś taki brzmi, brzmi wiarygodniej, nawet jeśli nie ma dowodów. Brzmi na pewno wiarygodniej, jest użyteczny dla tych Brazylijczyków, którzy, którzy po prostu działają na rzecz byłego prezydenta Bolsonaro, starają się go przywrócić do władzy i starają się przekonać niezdecydowanych. Kiedy ci ich pytają o dowody, odpowiadają na to przedstawił je przecież niezależny amerykański ekspert Matthew Terman. Tak to działa w propagandzie. Tymczasem Matthew Tyrman, jak wiemy, niezależnym ekspertem nie jest, jest związany ze Stevem Bannonem, który jest związany z Donaldem Trumpem, który jest związany z Kremlem. A Kreml e, e, Kreml cieszył się e, działaniami prezydenta Jaira Bolsonaro. Tak samo jak cieszył się działaniami prezydenta Donalda Trumpa. Wszystko to, co sprzeciwiało się demokracji, wszyscy ci krzykacze prawicowi niszczący demokrację, czy to w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Brazylii, cieszą się, cieszą się poparciem Kremla, ponieważ Kreml nienawidzi demokracji, nienawidzi Zachodu i chce, żeby Zachód upadł i żeby inne kraje, tak jak Polska i Brazylia, nie czerpały. Z zachodnich wzorców. O to tutaj w tym wszystkim chodzi, i to jest dosyć jasne, jeżeli myślimy.